Odwiedziliśmy siłownię Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Na sali spotkaliśmy wielu sympatyków tego rodzaju aktywności. W obiekcie położonym nad zalewem Arkadia podczas pandemii trochę się zmieniło. Jakiś czas temu wyremontowano pomieszczenie siłowni, a teraz poprawił się znacząco stan innych pomieszczeń. Postanowiliśmy wyremontować te najbardziej strategiczne pomieszczenia, mianowicie toalety, jeżeli chodzi o przebieralnie, dopływalni, połowę siłowni, bo część aerobowa niestety jeszcze czeka na remont, ale samą siłownię udało się nam doposażyć, porządnie wyremontować, założyliśmy wentylację i klimatyzację. No i to spowodowało, że tych ludzi jest coraz więcej, chętni są od, tak jak widzimy dziś, od porannych godzin. Mało tego, w sobotę i w piątek też mieliśmy troszeczkę ludzi. W dniu dzisiejszym myślę, że rozpoczynamy normalny tydzień i ci nasi tutaj ćwiczący będą już regularnie nas odwiedzać. Poprawienie stanu siłowni możliwe było między innymi dzięki wsparciu kilku suwalskich firm. Swój wkład wnieśli tu także pracownicy ośrodka. Część prac wykonały firmy zewnętrzne, ale znaczną część pracy wykonywali tutaj moi pracownicy z takich środków zaoszczędzonych, które zostały właśnie tutaj wyłożone. No i myślę, że jak mieliśmy okazję zobaczyć, efekt jest ewidentnie widoczny. Na wcześniejsze doposażenie siłowni i poprawienie jej wyglądu oraz funkcjonalności, a także na remonty kilku innych pomieszczeń, OSIR wydał łącznie około 400 tysięcy, a ostatni czas z uwagi na ograniczenia sanitarne dla ośrodka nie był łatwy. Praktycznie od 28 grudnia do tego piątku, czyli 5 miesięcy, był zamknięty. Także to jest prawie pół roku, można powiedzieć. Też nie wiemy, co będzie dalej. No, liczymy tu z całych sił, że raczej się ta sytuacja już nie powtórzy. Część osób się zaszczepi, część myślę, że podejmie taką decyzję. Cały czas pracujemy w reżimie sanitarnym. Mamy płyny do dezynfekcji, przestrzegamy liczby osób na metr kwadratowy. To też spowoduje, że będzie bezpiecznie. Także serdecznie wszystkich tutaj ćwiczących zapraszamy.